Just recording a track for all the bitches out there, shaking their ass like they just don't care. No i dobra, jestem już na kolejnym polu. Ej, szybciej było zajechać mi do GRB Toleta. I tak, zobacz jak ładnie wygląda, elegancko. Już tutaj płatek jest, zaraz wam pokażę jak to wygląda. On, zobaczcie, już zaczyna gubić. Już opada płatek. Z taką tutaj się prezentuje. Fajnie to wygląda. Lubię zawsze przyjeżdżać na rzepak jak kwitnie. No i co? Co mam tu dużo mówić? Rzepak orkowy. W technologii orkowej. Taką się tutaj fajnie prezentuje. No. Jestem już na kolejnym polu w GRB Toleta. Jest tutaj ta mieszanka zbożowa zimowa z pszenżytem, pszenicą, czy jakoś tak oni to mieszają dla drobiu. I zobaczcie jak jest pięknie rozkrzewione. Powiem wam szczerze, że teraz ostatnie te dni ciepła naprawdę zrobiły robotę i pięknie te zboża wyglądają. Widać, że pszenżyto już zaczyna się wykłaszać. Dostaje, no teraz myślę, te dwa tygodnie i będzie trochę chłodniej, ma być przyszły tydzień. Poniedziałek, wtorek ma być niby jakiś tam przymrozek. Oby nie, bo będzie kaplica. Właśnie kaplica ze względu na to, że boję się, że mamy już troszeczkę posadzonej kapusty i boję się, że po prostu coś jej zrobi. A w zbożach no nie powinno nic zrobić. Gorzej może mieć, znowu dostać rzepak, tak? Także, ale myślę, że tam no nic nie zrobi takiego, tak jak było ostatnio. Sadownicy dostali niespodziewaną klęskę, której no nie można było uniknąć, tak? Jak można uniknąć mrozu, gdzie praktycznie zobaczcie, drzewa, nie drzewa, wszystko jest rozkwitnięte. Już praktycznie to wszystko w tym roku idzie za mega szybko. Jest dopiero 3 maj, rzepaki praktycznie zaczynają przekwitać, opadają już płatki, więc dopiero jest 3 maj, w zeszłym roku dopiero zaczynały one kwitnąć, a w tym roku już jest, no można powiedzieć, za chwilę jest koniec, tak? Przyjdzie jakiś deszcz, czy nie wiem jak to tam jest, ale na pewno przyjdzie jakiś deszcz i to wszystko spadnie. Więc to jest mega, mega za szybko. Zobaczymy jak to dalej się rozwinie. Dużo osób mówi, że będą mega szybkie żniwa. No, czy będą? Nie wiadomo, bo może być tak, że będzie padać znowu, czego bym nie życzył. Moim zdaniem najlepiej, kiedy będzie padać właśnie maj, czerwiec, to są takie, no i tam może jeszcze na początku w lipcu troszeczkę popadać i naprawdę by cały maj popadało tam nie obficie, ale tam w granicach 150 litrów, no to by było fajnie. Są jeszcze, tak jak widzieliście w poprzednim ujęciu, są jeszcze takie pola, gdzie jest po prostu pozalewane. Znajomy też teraz ostatnio orał pod, nie wiem, może tam będzie kukurydza, nie wiem. Orał po plonie zimowym. To jeszcze uwierzcie mi, że pod koniec kwietnia musiał przyjechać drugi ciągnik, żeby go asekurować, i tak się utopił, i tak się utopił w dole. Także wody jest naprawdę dość, ale nie wszędzie. Takie jest moje zdanie. Wiadomo, czym więcej się jeździ, tym bardziej się to przesusza, ale
Są dołki, tam też widziałem, jest dołek taki, ktoś ma. Jest też mega mokro jeszcze. Tu jest kukurydza posiana. No i tak to się prezentuje, ładnie ciepło. Zobaczcie, jakie kolejne były na wiosnę. Ale to też nie jest wina operatorów. Po prostu trzeba było, no to trzeba było. No. I tak to się prezentuje. Także mówię, jeżeli maj, czerwiec będzie deszczowy, no to będą fajne plony i nawet w warzywnictwie, ale jak nie, no to znowu będzie katorga. Chociaż miejmy nadzieję, że nie. Jesteśmy już na drugim gospodarstwie. Właśnie idę tutaj ścieżką po buraczkach cukrowych. Buraczek ładnie zaczyna wschodzić. Siany tutaj był chyba przed 20. Udało się posiać w tym roku. No i co? Tutaj mamy pole po rzepaku. Pole po rzepaku bezorkowo. No i właśnie sobie ten buraczek, aczkolwiek no troszeczkę widać, że już też potrzebuje tej wody. Dalej jest przede mną rzepaczek. Zobaczymy rzepaczek tutaj jak wychodzi. No i zobaczymy kukurydzę, bo kukurydza też jest posiana już. Ładnie tutaj, no widać, że wschodzi elegancko, więc zobaczymy jak będzie w tym roku z wydajnością. Także tak to wygląda. Co ja mam tu za kartki? Pewnie co ja mam za kartki? A pewnie do jakiej dziewczyny mam wjechać i co i jak. No. Także no tak to wygląda. Powiem wam, wczoraj było trochę cieplej, dzisiaj już się troszeczkę ochłodziło. Mamy sobotę po 20. No i tak to się prezentuje. Czekamy za deszczem. Jeżeli przyjdzie deszcz, to tak jak mówiłem, będzie maj, czerwiec deszczowy, no to będzie naprawdę przepięknie to wyglądało i będzie bajka. A my już jesteśmy na rzepaku. Rzepak bezorkowo po pszenicy. Zobaczcie, jaki piękny łan. Tutaj widać, że to jakby jest chyba późniejszy siew, bo jeszcze się tak nie osypuje. Wczoraj jak machnąłem ręką w tamtym gospodarstwie, no to lepiej się to obijało, a tutaj jeszcze jest taki ten słodyszek chyba był. No zobaczcie, jeszcze jest niedozwinięty tutaj, no jakby po przeczniaku, może głąb dalej pola by było, lepiej to wyglądało. No, strunki ma. Ogólnie teraz jakieś mają przyjść przymrozki, więc zobaczymy co to zrobi. Chociaż miejmy nadzieję, że no nie przyjdą, nic nie zrobią już temu rzepakowi, tak? Bo jeszcze jakby był przed fazą kwitnienia, no to nic by nie zrobiła. Tutaj chodzi głównie, no tutaj będą się robić strąki, tak? Tu już są strąki i się może po prostu wygiąć. Także no tak to wygląda. Przynajmniej to kogoś, zobaczcie, już dostaje kłosy. Także Zofia kłosy rozwija coraz szybciej. No i teraz będą te porąbane takie dni 12-15 kwietnia, maja. Najgorsze. Albo przyjdzie, tak jak mówiłem, mróz 12-15 maja. To przymrozki najgorsze. Albo przyjdzie opóźniony, tak jak w zeszłym roku. Na początku czerwca minus 4,5 i było klapa.